1% swojego podatku postanowiłam przeznaczyć na Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koło w Szczecinie. Osoby upośledzone umysłowo są często spychane na margines życia, a dzięki działalności takich właśnie organizacji wszyscy dowiadujemy się, że są to osoby bardzo wartościowe i wnoszą w nasze życie bardzo wiele właśnie wartościowych i pięknych rzeczy. Dlatego warto na pewno ich wspomóc. Zachęcam serdecznie do oddania swojego 1% podatku na rzecz Szczecińskiego Towarzystwa Taekwondo. Ta dyscyplina sportu nie jest jeszcze popularna w naszym regionie, ale na pewno każde pieniądze przyczynią się do jej rozwoju. Witajcie. Jeśli nie rozliczyliście się jeszcze z fiskusem, chcielibyśmy zachęcić Was, osobiście ja chciałbym zachęcić Was na oddanie 1% dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Regionalnego w Szczecinie. Dzięki temu możemy przyczynić się do zorganizowania dla dzieci wycieczek wakacyjnych bądź pomóc dzieciom bezdomnym mieszkającym na dworcu głównym. Więcej informacji możecie znaleźć na stronie www.mmszczecin.pl. Zapraszamy. Ja 1% swojego podatku przeznaczyłem na Stowarzyszenie Teatr Kana, organizatora i współorganizatora wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych w naszym mieście, ponieważ warto wspierać naszą szczecińską kulturę. Szczegółów akcji i listę organizacji pożytku publicznego szukajcie na naszej stronie www.mmszczecin.pl.